Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl. Porcja ciepłych słów o występie naszej drużyny. Koszykarki Ślązy były zdecydowanym faworytem tego spotkania. Ze swojej roli wywiązały się znakomicie, choć w pierwszej połowie rywalki postawiły trudne warunki gry. Trudność polegała na obronie strefowej Zagłębia, z którą wrocławianki nie radziły sobie tak, jak życzyliby sobie tego szkoleniowcy naszej drużyny. Pod koniec pierwszej kwarty było 22-14 dla Ślązy, ale w połowie drugiej ćwiartki Zagłębie objęło prowadzenie jednym punktem. Koszykarki z Wrocławia odpowiedziały na boisku najprostszym i najbardziej skutecznym sposobem na obronę strefową, czyli rzutami za 3 punkty. W efekcie na półmetku rywalizacji było 43-35 dla gospodyń. Zespół z Sosnowca utrzymywał w miarę bliski kontakt punktowy przez kilka minut trzeciej kwarty, a na początku ostatnie odsłony spotkania 4 punkty z rzędu zdobyła Katarzyna Krężel i to był początek końca marzeń sosnowiczanek o dobrym wyniku we Wrocławiu. Ślązy złapała właściwy rytm gry, zaczęła zdobywać łatwe punkty po kontrach i na 3 minuty przed końcem meczu było już 80-50. Trzech wrocławianki rozgromiły w efekcie przeciwniczki. Najwięcej punktów dla naszej drużyny, 21, zdobyła Katarzyna Krężal. W najbliższą sobotę Ślązy czeka mecz kolejki, zmierzy się na wyjeździe z MKS-em Polkowice. Nowe Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl.